Witajcie. Ale gdzie? W porcie. Będziemy przepływać na wyspę. Przeprawią nas razem z samochodami. Jest Adam detektorysta, jest Aga, Andrzej. Kochani, zaczynamy nowy dzień przygody. No i tak sobie będą zjeżdżać. Fajne, coś ciekawego. Parkowanie na kopercie oblał. No właśnie, nie potrafię. Kurczę mać. Kolejna atrakcja z nowej przygody. Czyż to nie jest fajne? O, tam samolot właśnie ląduje. A my płyniemy. Tu moje kochanie. Pokaż się, misiu. A tutaj już macie, zaczyna się Wenecja. Wypłynęliśmy z lądu stałego na ląd ruchomy. Żartuję. Super. Chyba szamponek jedzie. Ale fajne. Karetka popłynęła. Na sygnale kogoś powieźli. Ale fajnie się kręcimy. Musi się obrócić, żeby zaparkować przodem. Super to wygląda. Moi drodzy, i cóż ja mam powiedzieć? Tylko to, że zaczyna się przygoda na Lido di Venezia. Tam macie Andrzeja, tam macie Adama detektorystę, do którego serdecznie zapraszam na kanał. No i oczywiście, zobaczcie, dopiero tu wytrzymałam pierwszy fant. Nie pierwszy, ale o, zardzewiałe 5 centów. No nic, ale coś jest. A pierwszym fantem, jak tylko weszłam, to jest taka na gumeczce. Zobaczcie. Taki ala pierścionek. No, o. I to sobie zawiesiłam na rękę. Patrzcie, dwa kroki przeszłam, bo to praktycznie stamtąd. Tutaj. I co jest? Wpada euro. No i moi drodzy, z tego dołeczka, co wpada? Dwójeczka, ukochana monetka, mamusi. Poczekajcie, ja ją wyciągnę. Oj. Troszkę sobie już poleżała. No ale jest. Nie, to nie jest dwójeczka. 1 euro. Ale zniszczone. Tam mój tarnogrodzki Adam. O, tam klej. No i kolejne centiki wpadają. Tam wszystkiego nie nagrywam, żeby was nie zanudzać. A tutaj macie moje kochanie. Adaś tam. Fale morze. No i co? I następne euro. Patrzcie. Piękne. Już praktycznie. Ale fajnie te fale wyglądają. A tam macie dwóch detektorystów. Ej, no patrzcie. Żeby tu znaleźć 2 złote, no to ja się tego nie spodziewałam. Nasi tu byli. Nie tylko my. A tam macie tych chłopaków. No i jest ulubiona monetka mamusi. W końcu. Dwójeczka. Z tego... A, już go zasypałam, tego małego dołeczka. Andrzej coś mi mówi, że coś ma. Co ty, Andrzej, mi znalazłeś? Jest próba. To leżało z parę 10 lat tutaj. O cholercia! Co za sygnet? Kurczaczki. Tam macie Adama. A ja przed chwilą
No, wcześniej jak widzieliście, tu 2 euro, tu 2 złote. Nic! A jeszcze plaża, na jedną, drugą stronę. Tam już zachodzi słońce całkiem. Ale mi się łapy trzęsą. Andrzej znalazł pierścień. Ale ja... Ej, wy widzicie, co to jest? Ja pierdolę! O kurczę, wybaczcie, ale... Adam! No nie, wołam chłopaków, bo to coś niesamowitego. Nie. Andrzej, zobacz. Patrz. Adam, pospisz. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No właśnie, moje słowa. To jest złoto? Nie wiem, co to jest. Nie, Edelstahl chyba. Może być bomina, bardziej na sreberko. Ja pierdolę, patrzcie to. To próba. No nie. Jest srebro, jest punca. Jest punca? Drugie dzisiaj. Dzisiaj drugie. Kurczę, wiecie wy co? Aleśmy trafili. Adam, no. Szukaj. Jest tutaj, od razu widzę. 9,25 srebro. Ale nie. Zobacz, jakie wielkie, jaki pierścień. No. Ile ci bije? Mi? Rzuć, weź i zobacz, ile ci bije. Muszę jeszcze raz włączyć, bo twój tam jest. Zabierz go. Ale 77, ja sprawdzę. A mi 20, 24, 25. Ale. O tu, z tego dołka, z tego dołka. Ale ty też chodzą na cichą plażę. No. Ja pierniczę. No i patrzcie, kolejna łamana monetka mamusi. Jaka piękna. Żółciutka. Jest. Witajcie na podsumowaniu pierwszego dnia naszego wypadu na Lido di Venezia. Także, jak już widzieliście, śmieciurków, no, wszelkie jedną też musiałam zabrać, kapselków, zrywek, czego dusza pragnie i życzy. Tego to wszędzie. No nic, tutaj już przechodzimy do rzeczy takich konkretniejszych. To znaczy, o, zacznijmy od monetek. Praktycznie ponad 20 euro wpadło. Nic takiego, no ale jest. Oprócz tego, no to 2 złote. To też dziwko strzeliłam. 2009 rok, więc pozdrawiam 2009 rok. No i to jest 1 cent amerykański z Ameryki 1974 rok. Więc pozdrawiam wszystkich z 1974. No, tutaj jakieś kluczyki. O, tą miedziuszkę znalazłam na oko. Tutaj tego badziewiu. To też tam. O, jakiś żeton też wpadł. Plus. O, to 5 centów. Tak zapanierowane, że nie widać. A tutaj ktoś do Tokio jechał. Chyba nie dojechał. Zostawił na plaży. I ten ciekawy kamyk. Zobaczcie. Nieciekawy jest? Też na oko znalazłam. Fajny. No, ale. Kochani. Patrzcie. Zaczynam od tych mniejszych. Ja to myślałam, że to badziewiu taki dla dzieci. A to, moi drodzy, to jest pierścioneczek. Nowoczesny. Z próbą 925. Sreberko. Także trafiło się jedno sreberko. Tu jakiś. Andrzej znalazł głowę Buddy. Nie wiem, co on tam ma przynieść. Ale jest. Fajniusi. Ja tak patrzyłam. Fajne, fajne. Kawałek tego. O, gdzie mi uciekasz? To też było jakieś właśnie ozdóbka. Ale dobra, a teraz przechodzimy do tych pięknych. No patrzcie, czyż to nie wspaniałe? Ileż to lat Andrzej próbował odczyścić troszkę. Też wychodzi, że to sreberko. Ileż lat to musiało tam leżeć? Nasz niemożliwościu. Zobaczcie, jak ten kamień, on powinien się świecić chyba. A tu już tak aż troszkę wypłowiał.
Niezły, niezła petarda. No i ten mój. No i ten mój. No kurczę, wiecie wy co, ja całą noc prawie nie spałam. Tak myślałam, jejku, kto tu mógł nosić? Jakaś, nie wiem, jakaś księżna, nie księżna, bo to na tą wyspę zawsze przyjeżdżali nad morze bogaci z Wenecji. Patrzcie, patrzcie te ozdoby, patrzcie ten kamień, jak on się... On też nie ma tego blasku, ale jest super, jest super. Zaraz, chwilę, założę je oba i zobacz. Okej. Mam je oba na palcu. No, patrzcie, jak to się fajnie prezentuje. No, ja mało co tam nie zeszłam, ale... Było warto, fajnie, fajny wypadzik, taki naprawdę. No i w sumie to wszystko, kochani, tak. Poczekaj. Moi drodzy, włączyłam wagę, jest 0,0, jak widzicie. Chwila. Oj, gdzie mi uciekasz? Jeden, drugi i trzeci. Te trzy sreberka, zobaczcie ile ważą, ponad 20 gram. Czyż to nie jest piękne? Mega! Tym akcentem z Wami się żegnam. A jak widzisz, Mareczku, pamiętam o Tobie, o Twoich kurczaczkach. Także tym akcentem żegnam się z Wami. No i do zobaczenia następnego dnia.